No siemano, witam serdecznie wszystkich z tej strony Bugi. Wjeżdżamy się w nowy sezon 2024. Pierwsza jazda nowym motocyklem Honda CB650R. Fazerek poszedł w odstawkę do znajomego z Starogardu Gdańskiego. Pozdrawiam serdecznie, niech maszynka służy. Fazerkiem przelatałem półtora sezonu, Hondą teraz zaczynam. Takim motocyklem uczyłem się, zdawałem na prawo jazdy kategorii A i mi się spodobał, także stwierdzam, że teraz dam szansę go Laskowi, a jak mi się spodoba, to zostanie na dłużej. Także widzicie, jesteśmy koło Oszołomka w Gdańsku. Nawet nie wiem, który dzisiaj jest luty. No ale ogólnie luty jest, wiecie, 6-7 stopni na plusie, także bardzo fajnie. Można sobie latać. Termociuchy, bluzeczka, skórka i lecimy. Na spokojnie wszystko. Maszyna idzie jak zła. 4 cylinderki, 95 koni, 650 cm, spalanie według producenta 4,9 litra. Zobaczymy, czy to jest prawda. Także mówię, na razie jeszcze muszę, tutaj kombiaczek mam nowy, jeszcze się do niego nie przyzwyczaiłem. Wszystko zobaczymy na spokojnie. Wiecie, taka pierwsza jazda testowa, znaczy pierwsza jazda testowa, bo ja go kupowałem w Starogardzie. Tutaj pozdrawiam Motor Sprint, dzięki chłopaki za pomoc. A teraz pierwsza taka jazda, w miarę widzicie, jest sucha droga. Także widzę, że się nagrywa, możemy sobie polatać na spokojnie. Tutaj widzę BMW jak zwykle pogania. Klasycznie, przecież 80 to trzeba jechać 90. Szybciutko to się zbiera. Lusterka oczywiście niepoustawiane. Jedziemy przed siebie. Ale fajnie, fajnie się już śmiga. Oponki już fajnie kleją. Motocykl ma na tyle elastyczny silnik, że możesz sobie jechać 50, rzucić 5 czy 6 i nie musisz biegami wachlować. Taka magia 4 cylindrów. Także z tego względu też go wziąłem. I dlaczego CB650R? Bo motocykl jest taki mięsisty, trochę mi przypomina Ducati. No i poprzedni mój motocykl to był FZ6 Fazer, 4 cylindry, bardzo spodobała mi się charakterystyka tego motocykla. I już tak został, jak na jego siadłem, mówię, biorę i tyle. Wsiadałem jeszcze na Yamaha MT-07, fajna zabawka do wygłupów, bardzo fajna. Ale to taki, wiecie, ja już jestem po 30, także nie wygłupy mi w głowie, tylko normalna jazda, spokojna, wiecie, chcę sobie chillować. Widzicie, coś tam, uczyłem się zmiany biegów z międzygazem. Jako tako to wychodzi, IKEA. I lecimy po prostu przed siebie. Muszę sobie, już widzę, że muszę sobie wyregulować nóżkę od zmiany biegów, bo nie trafiam dobrze. Do góry będę musiał troszkę podnieść, bo jest za nisko, bo mi zahacza but.
I lecimy sobie Słowaka, klasycznie. Dróżka. O, tu Lidl powstał, ty nawet nie wiedziałem. Wjeżdżamy sobie na Brentowo, fajna traska lasem. Motocykl tak samo ten charakteryzuje się jak Yamaha MT-07. Laczek z tyłu 180 szerokości. Nie jak na przykład w SVC 650, do której też się dosiadałem, była za mała. Także... O, patrzcie. No nie mogę trafić, o Jezus Maria. O, dobra, szóstka. Wiem, że trochę jeżdżę jak kaleka, człowiek jeszcze jest taki skostniały po zimie i pierwsza przejażdżka motocyklem. Widzicie, na szóstce mamy 2200 obrotów, 56 i spalanie, 4,1. Jak na 4 garnki, wydaje mi się, że cudowne spalanie. 2,6 nawet, jak będziemy jeździć jak dziadek. Ja myślę, że to, co producent deklaruje, na pewno jest do zrobienia, tylko no po prostu wiecie, emerycka jazda, nie? Tym bardziej to jeszcze z górki, to praktycznie manetki gazu nie ruszam. Ale bardzo, bardzo fajnie się jedzie, bardzo fajnie. No i bardzo ochoczo ten motocykl się wkręca na obroty. Leciutko daję mu gazon, już chce jechać. Także bardzo fajnie. Motocykl kupiłem, jak widzicie, ma 12 tysięcy na lotu. Rok 2022, kolor czerwony. Elkowy. Także wszystko si. Na standardowym tłumiku całkiem fajnie, muszę wam powiedzieć, że to brzmi ta maszyna, naprawdę dźwięk może się podobać. W kasku troszkę wieje, ogólnie kask też nowy na ten sezon. HJC RPHA 71. Do najcichszych widzę nie należy, jak się leci stówką, no ale nie ma cichych kasków. Nawet tam Schubert C5, czy jak on tam, to wiecie, że najcichszy, że mało decybeli, ale nie wierzę. I lecimy sobie. Kurde, ale fajnie, nareszcie można wyjechać, droga sucha, motocyklem polatać. O, 2-3 litra spalania, nieźle, co? Ja myślę, że tak w jeździe mieszana i trochę trasa, trochę miasto, on tak około tych 5 litrów na spokojnie idzie zrobić, powiem wam, że nie bójcie się tych 4 cylindrów. Nie tylko 2 cylindry. Palą mniej, poniżej 5, około 4. Ale motocykl jest fajny, jest taka lekko agresywna sylwetka. Bym porównał ją do jazdy na rowerze. Lekko podkurczone nogi, bo ja mam ogólnie 1,75 m. Ale całkiem, całkiem przyjemnie. Nie sprawia mi to jakiegoś dyskomfortu, tutaj pozycja. Szybko się na nim odnalazłem. Mam 1,85 m, waży 93 kg. Tutaj użytkownicy też tego motocykla, jak patrzyłem na testach na internetach, że ogólnie krzywa momentu między 5 a 6 tysięcy są lekkie wibracje motocykla, ale to jest, wiecie, taka charakterystyka czterocylindrowego silnika, gdzie on tam do tych 5-6 tysięcy jest, że tak powiem, bardzo potulny, jak fazunia od 6 tysięcy idzie i tam szatan jest i rakieta. Spokojnie sobie jedziemy. Już widzę, że w tym kombiaku mi się pupa ślizga. Skóra będzie siedzenie do obszycia. Jezus Maria. Boże, muszę się nauczyć. Ej, dobra beka. Uczyłem na internetach ludzi zmiany biegu z międzygazem, a teraz nie mogę trafić w biegi, ale jaja. A wiecie, nowy motocykl. Trzeba się wjeździć. Mówię, jeszcze po zimie taki człowiek skostniały jest taki. Nie jest flexible, że tak powiem. Chłe, chłe. Jak mi tego brakowało, człowiek. Mówię ci, kupuj motocykl i jeździ, to jest piękna sprawa. Takie odchillowanie od prozy dnia codziennego. Ui, ui.
sobie fajnie grucha. Nie, chłopaki, ja turystycznie, że nie będę się z nikim ścigał. Nie mam zamiaru najmniejszego. I chillujemy sobie, i chillujemy. No, żywawy jest ten motocykl, chce jechać, nie ma co mu powiedzieć. Widzicie, co się dzieje. A widzę, że tym spaleniem tego się sugerować, bo tu każde depnięcie gazu to zaraz skacze do 10 prawie, także... Pamiętajcie, jak się... Pamiętajcie, jak się nauczycie zmiany biegu z międzygazem. Nie zawsze musicie to robić, nie zawsze trzeba robić przekazówkę. Chwali się, że to potrafisz. Po prostu cieszę się tym jazdą i tyle. Ej, fajny jest. Nagrywa się coś, tam się nagrywa, widzę. Nie ma lipy. Sorry, uczę się dopiero. Boże, z tymi wykami będzie ciekawie. No i widzę też przyzwyczajenie z Yamaszki, celuję, że tak powiem, w trąbik, w klakson, dawaj. Albo Honda ma niżej te ułożenie tutaj kierunków. Jeśli chodzi o hamulce, to tutaj mamy dwie tarcze 310 mm z przodu, czterotłoczkowe zaciski, mega hamowanie. A z tyłu 245 tarcza mm i jeden z tłoczek. No. Kurde, no. Teraz trzeba będzie robić zjazd na bazę i podkręcić te biegi do góry, bo to tak... Nie ma jazdy, panie, tak, nie ma jazdy. Jedziemy sobie w osiedle, żeby tymi biegami troszkę powachlować, nauczyć się tego motocykla.
pierwszy motovloga. Fajne uczucie. Nie no, biegi wchodzą jak marzenie, tylko ja jeżdżę jak kolega. Kolega. Oczywiście, że tak. Człowiek nie jeździł parę miesięcy i zapomniał. Motyla noga. Jedyneczka. I jedziemy. No pięknie biegi wchodzą, tylko ja źle nogę układam. Albo w ogóle jestem ubrany w kombiak i mam, wiecie, buty też. Buta źle kładę, bo wcześniej sezon poprzedni na fazerku i na 125 jeździłem w butach niskich. W TCX-ach, Blaze'ach, a teraz mam RST-ki, traktach Evo, czwóreczki i takie nie są jeszcze zwyczajne, ale mówię już, to jest mocniejsza maszynka, no to warto by się ubrać na ten sprzęcior jako tako. No i kombiak, wiecie, też sztywny, bo to jeszcze chłodno, nie pomaga. Lalalala. Zaraz gdzieś staniemy, to wam pokażę tego motonga sprzęta. No i ten motocykl ogólnie waży praktycznie tyle samo, co mój poprzedni fazer kocie oczy, bo waży 206 kg. Także to jest taka sama waga jak fazerosie, a fazeros był, wiecie, z owiewkami turystycznym, także tam parę kilo dochodzi tych plastików. A tutaj mamy golaska, tylko dzięki temu, że on jest troszkę cięższy, to nim się, wiecie, jest taki pewniejszy, lepiej nim się mi manewruje i na pewno będzie stabilniejszy na... Moi drodzy, na drogach szybkiego ruchu, a ja tutaj mieszkam, gdzie mam blisko trasę S7 na autostradę bursztynową, także stąd też pomysł o takim motongu. O, podjedziemy sobie tam pod PKM-eczkę na parkingek i wam pokażę tego sprzęciora dookoła. A co? Ej, naprawdę, on sobie bardzo fajnie ciągnie, widzicie, czwóreczka, 2000 obrotów. Te cztery cylindry, taki trochę diesel, jakbym powiedział nawet. Tak, mordę, ja tu skręcam, muszę jechać. Kurde. Ej, tu jest w ogóle, patrzcie, fajny widok. Pojedziemy sobie, przystaniemy tutaj. Bo kto nam zabroni? Tutaj sobie staniemy. I wam sobie go pokażę. Ciach. Boże, czuję się jak nowicjusz trochę, wiecie? Taka maszynka. Fajny ten motocykl jest taki, wiecie, mięsisty. Ładny ma kolor. Tutaj mamy akcesoryjny uchwyt mocowania tablicy. Kierunki w LEDach, hamulce Nissin, opony Metzelerki, nie Bridgestone'y, bo to jest 22 rocznik, macie inny kolor Amora też, żółty, z tego co kojarzę. No i z przodu dwie potężne tarcze. Ogólnie jako coś fajnie się prezentuje, standardowe manetki, ta nie ma regulacji, od sprzęgła, od hamulca ma tutaj. Tego co więcej, hamulce z pompą radialną, chyba jo. To musiałbym doczytać, nie chcę się w takie, wiecie, zagłębiać.
drobnostki to wam zostawiam. Jeszcze mam do niego crashpady, to tu mu się zamontuje w tym miejscu. Crashpadziki i zrobimy sobie wymianę oleju. Takie o. No mówię, jak ktoś ma 1,75 m, to będzie na styk. Na styk na nim sobie śmigał. Ja tak mam i jest fajnie, wygodnie, ale wiecie, zawsze mogło być wygodniej. Ale Goleskowi też trzeba dać szansę. Fajnie, fajnie się śmiga. I tyle. Macie fajny widok. Alfa Park w Gdańsku. Koło PKM Meczki. I tyle. I lecimy sobie dalej. I ja. Omory mamy tłuste, szoła, chyba są 41 mm z tego co pamiętam. Nie będziemy tu gazować, nikomu krzywdy nie robimy, bo tutaj chodzą panie z dziećmi. Także jedziemy sobie na spokojnie. Dobry. No spokojnie, nikomu krzywdy nie robimy. Wagi motocykla, jak go kupujecie, nie bójcie się. Bo naprawdę, jak się ruszy, to nie czuć to. Tym bardziej, że ma szerokiego laczka, to możecie się składać. O, na spokojnie, nerwowo. Kurde, powiem wam, że to przyspieszenie na motocyklu taki fan dają, że ja pierdzielę. Giggles po angielsku, chłe, chłe. Taki będzie dzisiaj moto vlogas, o. Vlogas, składas, zakrętas. Boję się! Aaaa. Nie no, żartuję, na fazę, że ćwiczyliśmy na rondzie takie składanko w zakręty. Tylko wiecie, jeszcze droga jest oszukana, bo raz, że kupę piachu, zimno, opony deczko twarde. Także wiecie, no spokojnie wszystko, jeździcie sobie z głową. Ja biegów nie umiem zmieniać, bo skrzynia to tutaj jest masło, gładziutka. Jezus, wiecie, inna pozycja. Na fazę, że była troszkę inna, bo jestem przystawiony do turystyka. Ale na spokojnie, pojeździmy parę kilometrów i będzie wszystko si. Czy motocykl polecam do miasta jak najbardziej? Na trasę również. Ale na trasę już bym rozważył jakąś owiaweczkę. Nie wiem, czemu nie kupię, chociaż jakiegoś takiego delikatnego. Takiego, wiecie, to malutkiego deflektoreczka na nosek. Co by miał. I wam powiem, ten kask, ten RAP H71, myślałem, że będzie cichszy, a tutaj surprise, surprise. Jedziemy. Chłopaki i dziewczyny, dobra, pojedziemy sobie, bujniemy go troszkę szybciej. No, czwórka, kurwa. No powiem wam, że przy 90 już w tym kasku jest, wiecie. No, no ale to golas, także nie ma co się dziwić. Ogólnie jak teraz tak lecisz sobie stówkę, to daje radę jeszcze gadać przez telefon, myślę. No i zatyczki oczywiście zapomniałem założyć do uszu. No ale tam luzik arbuzik. Troszkę w uszach szumi. No widzicie, jakie macie takie tempo turystyczne, to on naprawdę zadowoli się tą kropelką paliwa. 3,3, tyle to pije Honda CB500, to kropelce, ten dwucylindrowy silnik Hondy.
O, ale mi tego brakowało, Jezus. Piękna sprawa. Jedyneczka, jedyneczka, Jezus. Nie, no, nie będę czekał, chłopak, ja mam motocykl, także sorka. Dzięki, dzięki. Trzydzieści. Mój ulubiony znak, 30. Coś tu widzę, wskazanie, litr na 100 km się nie chce pokazać. That's weird, a jest 4. Fajne, fajne widoczki. No i tak sobie latamy wokół komina, wiecie jak to jest. Motocykl z tego roku, 22, jesteście w stanie kupić w granicach 30 tysięcy plus minus 3 tysiące, zależnie od wyposażenia, czy on ma krapa, czy nie, jakieś manetki, pierdoletki, wiecie. No siema, siema, piąteczka. A, do autobusu, hehe. Ważki jeszcze mamy, 3/4 baku. Widzę, chłopaki zaatakowali. Tak, wiecie, jeszcze nie chcę nim szaleć, się wygłupiać, bo to mówię, raz, że zimno, a dwa, że jeszcze taki nie jestem wjeżdżony. Ale kusi, wiecie, bo to jest moment. No i w tym kasku RPHA 71, RAPHA, RPHA, jak to tam powiedzieć, no dobrze, dobrze, zwolnię. Jest taki tutaj pstryczek, trzeba go nacisnąć i wtedy do góry podnosimy dopiero szybkę. Jest to zaczerpnięte z kasków ARAI. Ogólnie to jest rozwiązane bardzo fajnie, nie trzeba się jakoś męczyć wielce, żeby otworzyć tą szybkę. A jest dodatkowe, że tak powiem, uszczelnienie, wiesz, że coś ci trzyma. Ogólnie te kaski RPH 70 miał, czy 11, poprawcie mnie jak źle mówię, to takie klikanie, zamykanie szybki było na środku tutaj, na środku, a teraz jest z lewej strony, z lewą ręką, wiecie, ze sprzęgła, pyki się podnosi tutaj. Tak się zastanawiam, czy tych standardowych lusterek nie wyrzucę i nie zrobię mu tutaj, że tak powiem, w kierownicy. O, i widzicie, pyk. Piąteczka, 40, na spokojnie. Ale to było niebezpieczne. O, grubo, Bogdan. Amen. Powiem wam, że przy 6-7 stopniach się jeździ wybornie. Troszkę wieje. Ale jest malinowo. Ciekawy jestem, czy jakbym przejechał prawą stroną, to dla rowerów, czy byłby mandat. Pewnie tak. No i co? No dzięki. Tak, trzeba zmienić biegi, widzę gentle w nim. Wtedy będzie się zuchło, a nie tam kopać całej peki. Peki? Pety. Jak zwał, tak zwał. Ale tu widzę, droga jest bardzo czysta.